Cześć, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki niestandardowy odcinek, ponieważ w piątek wyleciał odcinek z nowych filtrów na Snapa. Drugi odcinek z nowych filtrów na Snapa, a dzisiaj dodałem taki post na Snapie. Dobra, to nie to, ale i tak bardzo dziękuję za 2000, które wbiliście na pierwszym odcinku ze Snapów. To było naprawdę, to jest wyczyn wielki. Natomiast wrzuciłem posta, że mam starą wersję na Snapie i powiedziałem, że jak ktoś chce wiedzieć, to niech zrobi screena. No i było 9 screenów, także nagrywam dla was dzisiaj specjalny odcinek, jak to właśnie zrobić. Dobra, więc odinstalowujemy Snapa. Okej, okay. Wchodzimy na tą stronę, którą podam wam w opisie. Klikamy Start Download. Pobiera wam się taki oto pliczek. To jest plik ze starą aktualizacją Snapa. I nic nie musicie tam weryfikować i tak dalej, to się wam samo powierzę. Także teraz się instaluje, no i widzimy się za chwilę. Dobra, aplikacja została zainstalowana, także klikamy gotowe. Wchodzimy teraz i zobaczymy, czy to działa. No, zaraz się sami przekonacie. Wpisujemy tutaj, akurat to jest moja nazwa. No i teraz cięcie, bo muszę wpisać hasło. Dobra, hasło już wpisałem, także klikamy loguj się. Zaloguj się. No i zobaczymy, co się stanie. No i jak sami widzicie, mamy starą wersję Snapa. Także myślę, że każdy skorzysta z tego, bo naprawdę z tymi tutaj Discovery to jest naprawdę... Tutaj było fajnie, bo tutaj macie kogoś My Story i nie musicie szukać gdzie indziej. Dobra, także jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I zresztą wspomniałem dodać, że musicie wyłączyć automatyczne aktualizacje. Mogę wam nawet pokazać teraz, jak to zrobić. Jak ja to zrobiłem, wchodzicie w ustawienia. Wpisujecie tutaj tak na szybkości aktualizacje. Automatyczna aktualizacja danych. I tutaj dajecie nigdy. No, także jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tutaj wam co godzinę, nie wiem, myślę, że będę wam przychodziło, jak będziecie po prostu włączać taka... Będzie wam przychodzić co godzinę takie powiadomienie, że po prostu Snapchat chce, żebyście zaktualizowali, no ale to da się z tym żyć dla starej wersji. No, także jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępniajcie znajomym, bo naprawdę ta wersja stara będzie spoko. Jest spoko. No i z tego jeszcze, co słyszałem, stara wersja będzie przywrócona 20 lutego. A do 20 lutego zostało jeszcze 3 dni, więc taki szybki odcinek wam wrzucam. Jeśli nie będzie 20 lutego, no to wy już i tak macie starą wersję. Także to było na tyle dzisiaj. Dzięki wam wielkie za oglądanie i cześć!